Witam Was z Madagaskaru. Nie będę Wam opowiadać, że to pierwszy dzień. Tak jak pewnie widzicie po mojej operenizie, to kolejny dzień za nami. Mi zostało jeszcze parę dni tutaj, ale pomyślałam, że chyba powinnam zrobić jakieś intro. Cóż mogę Wam powiedzieć? Zaraz Wam pokażę oczywiście, jak wygląda mój hotel, co zwiedziliśmy. Zobaczycie trochę rybek, trochę różnego rodzaju takich zwierzątek. Zobaczycie lemury, o które wszyscy pytają. Więc mam nadzieję, że Wam ten vlog się spodoba. To będzie pewnie dość krótki vlog, ponieważ powiem Wam szczerze, mi brakuje tego, żeby po prostu odpocząć, żeby po prostu pobyć sama ze sobą, pobyć ze znajomymi, dobrze się bawić, popływać, odstresować i po prostu odciąć od tego wszystkiego. Ale, że Was lubię i Wy z tego co wiem lubicie mnie, to postanowiłam, że po prostu nakręcę parę takich przebitek, jakiś footage albo jakieś zdjęcia, bo zdjęcia mam przecudowne. Natomiast teraz zabiorę Was po prostu na przejście się takie delikatne po moim hotelu. Mam nadzieję... O! Thank you! Tutaj ludzie są po prostu przemili. Powiem Wam szczerze, że to jest niesamowite. Pokażę Wam mój hotel, żebyście zobaczyli, jak dokładnie wygląda. Chciałam Wam zrobić jedno ujęcia w dzień, jedno ujęcia w nocy, bo on się różni i to bardzo. Naprawdę jest różnica, jak on wygląda. Nie mam jakiegoś super wielkiego hotelu, mam bardziej kameralny, bardziej taki w stylu karaibskim, a po prostu hotel z klimatem. Ja lubię takie hotele i uważam, że takie hotele po prostu najlepiej się sprzedają, bo to są... Po to jadę, żeby po prostu poczuć to, że jestem na Madagaskarze. Jeżeli chodzi o zwierzątka, to tak jak mówiłam, będą lemury, będą rybki, będą jakieś kraby, będą małe jaszczurki, które po prostu są przecudowne. Także tak, jeżeli macie ochotę oczywiście zobaczyć, co się działo przez ten tydzień, urywkach, ale zawsze, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Tutaj jest dokładnie mój hotel w takim ładnym ogrodku, a tutaj mamy całą plażę. Są przepiękne te plaże, piaszczyste. Niestety, tak jak mówiłam, dzisiaj jest odpływ, natomiast za parę godzin tutaj będzie wszędzie woda, zresztą później Wam pokażę, także będziecie mogli sobie sami zobaczyć. To jest jeden z basenów, nasz basen Infinity, z pięknym widokiem na cudowną plażę. Powiem Wam, że no po prostu takie widoki lubię. Takie widoki są warte tego, żeby po prostu je przyjechać. Taki mamy przed recepcją ogródeczek z małym wodospadem. Są palmy. Miejsce do siedzenia na Wi-Fi. Bardzo klimatycznie. Pełno ślicznych kwiatków. Zobaczcie, tak wygląda druga część hotelu. Ona ma kolejne baseny, duży budynek. No cudnie, roślinność jest tutaj po prostu piękna. Tutaj macie zakwaterowanie. To są takie dwupiętrowe budynki. I piękny ogród. Tutaj mamy jedną restaurację. Zobaczcie, są kolejne baseny z widokiem na morze przy drugiej restauracji. Równie piękne. No są fajnie ułożone kaskadowe ręce. Okej, więc tak, jeżeli chodzi o hotel, bo to pewnie będziecie pytać, to jesteśmy w hotelu Vanilla and Spa. Hotel w kategoryzacji takiej lokalnej, to 3 gwiazdki. Organizator daje mu 4 i jak najbardziej z tym możemy się zgodzić. Jest to fajny hotel, natomiast to nie jest hotel na all inclusive. To jest hotel typowo na pełnym wyżywieniu. Mamy wyżywienie à la carte, tak? Tak, wyżywienie à la carte, które jest całkiem smaczne, całkiem fajne. Jest czyściutki, ma kilka basenów. Jeden to basen Infinity, 3 bodajże to są takie zwykłe baseny ułożone kaskadowo. Ma 54 pokoje, do tego 2 restauracje. Jedna restauracja jest z owocami morza, która ma przepiękny widok na ocean. Druga natomiast jest taka zwykła restauracja włosko jakaś, może w ten sposób. Tam jest akurat typowy miszmasz. Jedynie jest jak najbardziej ok. Plaża. Na plaży często są odpływy, natomiast jak na całym Madagaskarze, na całym Nosy Bay, tak? Bodajże to się tak mówi. Natomiast nam to akurat nie przeszkadzamy z plaży, że korzystamy bardziej i mamy ten piękny basen, więc z tego jak najbardziej. Co powinnam Wam jeszcze powiedzieć o wycieczkach? Byliśmy na 2 wycieczkach. Byliśmy na pierwszej wycieczce 3 wyspy, na drugiej wycieczce Irania. I teraz tak, jeżeli chodzi o 3 wyspy, macie możliwość zwiedzenia wyspy Nosy Komba, czyli wyspy lemurów. Tam też byliśmy w takim ala parku, gdzie były węże, lemury, żółwie i karmiliśmy je, więc tak, jak najbardziej. Tutaj kolega nawet wziął sobie
węża na szyję. Ja niestety nie byłam na tyle odważna. Życie. Natomiast tak, dalej była Nosy Tikana. To jest wyspa, która, obok której jest bardzo ładna rafa. Widziałam ośmiornice, widziałam żółwie, widziałam różnego rodzaju rybki, także mega. I ostatnio to była co? Nosy Simba? Nie, kumba to było z tymi lemurami. Chyba Nosy Simba. Ja mam razie czego napiszę oczywiście, bo tych nosów tutaj jest milion. Więc jak najbardziej tutaj nam Kubuś macha, bo Kubuś się oczywiście jara, więc pozdrawiamy Kubę i Dagmarę. Bo na pewno zaraz będą to oglądać, ale życie. Dobra, więc tak, zapraszamy na małą relację z trzech wysp. Nosy Irania, tak? Nie zapamiętam tego w życiu, po prostu mam taki problem z tą nazwą, że masakra. To są dwie wyspy, jedna jest mała, jedna jest duża, połączone 2-kilometrowym pasem piasku. Tak, pozdrowienia ponownie dla Kubusia, bo Kubuś się tutaj na nas patrzy. Jak najbardziej krystalicznie czysta woda, piękny piasek, typowe Malediwy. Top of the top. Tam też zaatakował mnie mały wąż.
Ale spoko, żyjemy. Adam sobie ogolił nogę. Ogolił sobie nogę o koralowca. Także tak, tam trzeba uważać, natomiast było warto, żeby po prostu zobaczyć te wyspy i jak najbardziej najzwyczajniej zrobić ładne zdjęcia. Więc tak, już dobra, kończę, bo tutaj kolega się na mnie gapi i zaczynam się peszyć, więc drugi footage wiersza. Baby, I got no masalaman na. Baby, I know you no sila panga. Baby, I valim ba bakatya minyavo. Baby, I yenga kila no rabo za. Baby, I java no engi sangi down nai. Hele kwe sanan ufano futi yenga zama nai. As I would be all alone, na inu fita panga ise. Tata omiya siapa nam, leku wakila no wakila tata manga. Oh baby, I know you lose the panga. Oh baby, baby, falling back of your mind. Baby, baby, yenga kila no rabo za. Baby, no, ingi sarubi down nai. Ile kwisa na ufanga fudi yenga zama nai. Cause I would be all alone na inu fita panga ise. Mianga kila no mananga fananga. Amea kono nfuku atono tananga. Hizi nutiaku na tani Rihanna. Baby don't cry, baby don't cry. Amela no arek tia toko angatfangai. Ntik sik no wing no paradisa nai. Vade azama ngai fefata manga za. Baby bangs efa anga track baby. Ufana fudu nenga zama. Dobra, ostatni temat to chyba pamiątki. Co tutaj można kupić? Można kupić tutaj wanilię. Można. Tak, Adam nie kupił nic, prawda? No prawie, że nic. Tak, ale kasa poszła. Kasa poszła. Nie, można tutaj kupić wanilię, można kupić rum. Z imbirem rum jest bardzo dobry, natomiast z mango jest taki sobie. Można tutaj kupić obrazy. Ja oczywiście takowe zakupiłam. Można kupić różnego rodzaju pareo. Co ty masz jeszcze? Z drewna te. Żółwie z drewna, jak najbardziej. I mnóstwo kiczowatych magnesów, które są średniej jakości i jakby ja nie kupiłam, bo mi się nie podobały, Adam kupił, więc... Tak, czy polecamy? Polecamy jak najbardziej. Mamy nadzieję, że niedługo kolejna wyprawa. Może Zanzibar, może coś innego, zobaczymy. Ale taka ekspedycja nam się podoba. Tak? Tak. Czekaj, teraz powiedz tak. Żeby było na filmie. Dobra, to tyle. Miłego dnia wam życzę i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Nara! Widok lazuju niczym krajaik. Co jeszcze? Widok lazuju. Tak, sami to słyszeliście. Jeżeli chodzi o hotel... Tak, ja tego nie wytnę. Powiedziałeś, że chcesz być we vlogu, no to... Dobra, coś w hotelu. Przeklinałem? Nie, nie przeklinałeś. Jesteśmy w hotelu Vanilla.